kilka porad hodowlanych. Okres jesienny nastał w hodowli, więc czas przemyśleń dokonań tego roku, jak również przygotowania do przyszłego sezonu lotowego. Aktualnie gołębie pierzą się, potrzebują więc bogactwa ziaren oraz witamin w postaci MN-ki, w płynie AD3 plus E oraz B-kompleks. Ponadto codziennie partia świeżego gritu. Czy stosujemy obloty? Otóż jest to indywidualna sprawa każdego hodowcy. Najczęstszą przyczyną zamykania gołębi w okresie jesienno-zimowym jest jastrząb. Jastrząb selekcjonuje stado. A więc albo wypuszczamy gołębie raz dziennie na oblot, po czym zwołujemy na karmienie, albo mamy je całkowicie zamknięte. Ja osobiście preferuję codziennie oblot aż do przełomu nowego roku. Oczywiście w czasie niekorzystnej aury, czyli wichura, deszcz, mgła czy śnieg, gołębie nie są wypuszczane. Natomiast codzienne przebywanie w powietrzu powoduje, iż gołębie są żywotne, żwawkie, również wyostrzają swój zmysł orientacji przez jastrzębie. Na ile to się zda, zależy od lokalnych warunków. U mnie rokrocznie kilka sztuk ginie w szponach jastrzębia, ponieważ on atakuje najczęściej zaskoczenia z pomiędzy drzew. Nie ma to wpływu, czyli obroty codzienne na jakość upierzenia, wręcz odwrotnie, stymuluje to organizm. Karmienie po oblocie na zawołanie, ciągle karmimy dwukrotnie dziennie, po to by było jednakowe stężenie glukozy w organizmie przez całą dobę. Teraz końcówka pierzenia, czyli ostatnie lotki, tam trzeba bardzo dużo budulca, by dobrze prawidłowo się wykształciły. Gołębie do 5 lat są intensywnie lotowane, po 5 roku życia najczęściej przekładamy je do woliery, do hodowli. Jeśli tyczy się gołębi późnych, które zostały w hodowli po gołębiach zarodowych, czy też kupionych, nowo nabytych, po miesiącu oblatania należy je dać do woliery, by na wiosnę ponownie je oblatać. Gołębie późne z natury swojej są słabsze i mogą łatwo paść ofiarą drapieżnika. Z innych porad hodowlanych to również śledzenie aktualnie wydarzeń w internecie. Są tam różne poglądy, różna wiedza hodowlana. Należy ją nabywać z różnych źródeł ostrożnie, unikać różnych cudotwórczych leków, ponieważ takowych nie ma. Jedynie postępowanie ze wskazaniami lekarza weterynarii, czyli stosowanie antybiotyków tylko po wykazaniu, który antybiotyk da pozytywny efekt. Nie stosujemy kuracji na ślepo. W tej chwili gołębie są już odrobaczone, są zdrowe. Moje są również zaszczepione mykosalmowirem na 3 choroby. Okres jesienny to również okres wyciszenia wewnętrznego. Jak najwięcej, ile czas pozwala, przebywamy na łonie natury. Delektujemy się jesienią, jak również dbamy o swój stan psychiczny w formie pójścia do kina, teatru, dobrej lektury. Unikamy szeroko rozumianej polityki, ponieważ tam najczęściej emanuje wzajemna konkurencja. By być szczęśliwym, należy kochać Boga.
I tutaj odpowiedź jest bardzo prosta. W naszej kulturze chrześcijańskiej to Jezus Chrystus jest drogą, prawdą i życiem. Postępując więc zgodnie z Jego przykazaniami, będziemy szczęśliwi. I tutaj nie trzeba być żadnym fanatykiem religijnym, zbytnio polegać na różnych podpowiedziach. Wystarczy tylko kochać Jezusa i na co dzień wdrażać w życie Jego nauki. Moim sympatykom, już naprawdę ostatni tegoroczny bukiet kwiatów z mojego ogrodu, który już tradycyjnie daję dla Bernadety, patronki. Wszystkiego najlepszego, moi drodzy internauci, i zapraszam jeszcze na króciutki klip o jesiennym wyciszeniu. Wszystkiego najlepszego. I obejrzymy po kolei teraz parki bojowych gołębi. Samiczka 989, która wielokrotnie uczestniczyła w lotach, i tą cechę ma linii 131 Jana Redena, czyli bezwzględna prędkość plus powrót najdalszej odległości. I do parki 1104. Czyli to jest idealna linia gołębi bojowych, odporna na wszelkie warunki pogodowe, z charyzmą i powrót do domu. A więc tak wyglądają gołębie bojowe. Druga parka 1575, samczyk Arden, i 1534, typowa moja wyżymaczka. Czyli gołębie, które jako młode suwałki 650, roczne suwałki 650, tu chodzi o loty pod wiatr. Czyli to są gołębie mające tą cechę gołębi bojowych. Dodam, że te gołębie są wyłuskane z dużej masy gołębi. I tutaj kolejna parka 1588, to jest wyżymacz, oraz samiczka 1497, jako młoda wszechstronnie przylotowana jako suwałki 650, Mikołajki 550, czyli typowa linia Ryszarda gołębi bojowych. To są gołębie nie dość, że mądre, to i urodziwe. Z tyłu 1588, między innymi lot narodowy Bad Bilbel, 400 km, 5 razy pierwszy na gołębich. I to jest ta grupa wyżymaczy, Forever Volta, które atakują ostro. I tutaj następne, 1551, samczyk wyżymacz, i 1591, typowa moja wyżymaczka. To są gołębie bardzo urodziwe. No, pokaż się dalej. I tak dla przykładu tutaj jakąś parkę pokażę rozpłodową, bo tamte są non-stop lotowane, plus obloty codziennie wokół gołębnika, a tutaj cztery jedynki, czyli gołąb jako młody, i Wyszków 464 km w pierwszy dzień, drugi na gołębi. I do niego samiczka 1122. I to jest gołębi, co stań bokiem sobie, stań, nie bój się, stań sobie bokiem. I to samiczka linii Arden i Antelen. I one są tu na tych szklanych oczach. Czyli jeszcze raz sobie spokojnie poglądajmy, jak te wzorcowe gołębie bojowe. Dodam, że gołębie są lotowane poprzez pocztę, czyli kurier przyjeżdża bezpośrednio do mnie na podwórko, odbiera paczkę i dowozi w dowolny punkt Polski. I tam zaufany hodowca je wypuszcza. Czyli gołębie mają tak zwany indywidualny lot, czyli tutaj własnym zmysłem orientacyjnym i wolą powrotu muszą dolecieć do domu. Oczywiście one są trenowane jak gołębie zawodowe, ponieważ tutaj muszą być optymalnie przygotowane, bo bez przygotowania by sobie nie poradziły powrócić z tak najdalszych odległości. No, cztery jedynki to jest ta linia czyściutka bojowych gołębi Ryszarda, no tamta linia Ardena, a teraz wygląda jak gołąb Heiskensa van Riela, czyli z tej starej słynnej rasy, no idealne, albo tutaj znowu Tarzan van Bruana, on też tak po locie San Vincente tak wyglądał. No, także ja tu tylko
praktykę przekuwam te teorie, które wszystkie opanowałem i chcę się z wami nimi podzielić. No, cudowny gołąb. No, za chwilę obejrzymy jeszcze jedną grupkę gołębi moich bojowych. Dodam, że one codziennie mają obloty. Póki nie ma śnieżyc, wichur czy deszczu, to one śmiało latają. Oczywiście jastrząb je tutaj trenuje. A weź ci weczek sobie bokiem stań, bo ty jesteś bardzo ładny. Ty również ten żnin bardzo ładnie pokonałeś. A twoja samisia, te suwałki, to są gołębie. Tutaj przykładowo chcę pokazać, że wszystkie takie loty, jak duże masy gołębi lecą, to jest urokliwe, jeśli jesteśmy na linii lotu gołębi, czyli one odłączają się od stada, bezpośrednio lądują na gołębi. Natomiast jeśli jesteśmy na ubawczu, to nic nie wygrywamy i jest taki niedosyt tego sportu. Tutaj gołębie bojowe zawsze lecą na kierunek, ponieważ nie ma z nimi żadnych innych gołębi. Oczywiście ja dużo tych młodych wyhodowuję, one są ostro selekcjonowane, by później z nich wybrać te najlepsze. I podjedziemy kolejne gołąbki bojowe i tak. 810, 820, czyli tutaj jest żniwiarz i samiczka, tutaj jest wyżymaczka, ta mama Stickelbald i białe, ładne, szklane oko bez żadnych plamek. Dobrze, i następna parka 801 samczyk. No i ten siwek to takie moje oczko w głowie, ponieważ mama jako roczna suwałki i pierwsza na gołębnik 650 równocześnie z młodą samiczką. A dodam, że tato Mikołajki 550 pierwsza nagroda, czyli to jest po dwóch zwycięskich gołębiach. I tu braz z drugiego lęgu 1120 i samiczka 853. I to zaraz do tego dojdziemy. I tu jeszcze 1145 samczyk. No to jest też creme de la creme. 1124 samiczka. No, także tak to wyglądają te gołąbki. Czyli z czym tu rzecz jest? Dwie teorie były. Georges Peyren uważał, że hodowla w pokrewieństwie daje nadzieję na sukces. Natomiast jego syn, Neil Peyren, że tylko krzyżówka. Ja uważam, że największą sztuką jest wyhodować czempionów hodowli w pokrewieństwie, ponieważ to ma zawsze swoje źródło. Oczywiście tam dodajemy świeży materiał, ale nie w takich dużych ilościach, że tylko krzyżówka i krzyżówka. Bo na to sobie mogą pozwolić hodowcy, których stać rokrocznie kupować dziesiątki gołębi i ostro lotować. Natomiast główna rzesza hodowców jest takich mniej bogatych, którzy niestety siłą rzeczy muszą w pokrewieństwie hodować. No, a więc tutaj źródło jeszcze pokażę, na przykład Ardenów. To one cały czas... A ten jest po Eli, no. Ale jej cyrk. No, ten tutaj groszek jest po Eli. To jest torpeda. No i tutaj samiszek troszkę, też te Ardenki i Antelen tam jest dodany. Zarówno ta pierwsza Antelen, ta druga z ostatniej linii Jorita. Czyli tu tych gołębiec, które na dalekie dystanse. No, tak one to wyglądają. No, ale chciałem tylko myśl dodać, że te gołębie oprócz tego, że intensywnie są lotowane, to dziedziczą te cechy i to mnie już w zupełności zadowala. Ta grupa wykrystalizowała się na szklanych oczach. Wczoraj akurat film oglądałem o Ardenach, no tych starych, 75-9 rok, staw, duzer duńczy tam. No dużo, dużo tych plejad. Też ta zwycięska samica na szklanym oku była. No, podobnie jak moja Ela. Ale to nie ma nic do rzeczy znowu. Ja to uwielbiam, ale... A tam z tyłu jest Jan Telen, właśnie Barcelona. I tutaj też ta Telenka będzie z przodu. No, a tutaj z tej te białolotka jest cudowna. To jest z linii tych właśnie 131. No, także to tak pokrótce, no nie? Czyli tutaj głównie chodzi o to, żeby on intensywnie lotować. Tak jak ja mówię, lotuję już we własnym zakresie, bo mniej czasochłonne, natomiast już trzeba mieć naprawdę dobre, wypracowane gołębie, bo inaczej to jest porażka. A ja lotuję i z lewej, i z prawej mańki, ze zachodu, i ze wschodu, czyli to nieliczne szczepy posiadają taką cechę. I to jest pasja życia, no. O to tu chodzi, no nie handel tam, handel to jest takie, kto ci wysprzeda dobrego gołębia, no weź kup tego po Eli na przykład, no nie kupisz go, nie sprzedam, bo on jest za drogi, no nie ma takiej możliwości. Tak samo ten z tyłu, czy tele, no to są jakieś niebotyczne pieniądze, nikt takich gołębi nie sprzedaje, których na aukcjach można tutaj wylicytować 1000, no nie ma, to jest dopracowany szczep gołębi. Dobra, na razie starczy i do następnego klipu o bojowych gołębiach.
Ryszarda Gołębia, które wracają z najdalszych odległości.